Cześć kochani, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z Waszą ulubioną, regularną serią na tym kanale, czyli Grzyb Poleca. I stwierdziłem, że jako, że mamy czerwiec i mamy Pride Month, to dlaczego by nie zrobić po prostu polecajek książek z reprezentacją. I to jest taki pomysł na film, który ja już w sumie realizowałem parę lat temu. Nie wiem, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu. W każdym razie, jeżeli uda mi się odkopać ten film, to podlinkuję Wam go tutaj w kartach. I stwierdziłem, że do tego odcinka wezmę książki, które poznałem w tym roku i w ubiegłym, żeby troszeczkę, można powiedzieć, zupdate'ować tamtejszą listę. Ale zanim przejdę do pokazywania tytułów, to chciałbym Wam tutaj na wstępie powiedzieć, abyście nie bali się wyrażać siebie, abyście nie bali się kochać innych i żebyście mogli przede wszystkim być sobą. A jeżeli chodzi o książki, które tutaj dla Was przygotowałem, to są to generalnie wszystkie książki, które bardzo mocno polecam, poza jedną, ale do tego zaraz przejdziemy, a w sumie przejdziemy do tego od razu, ponieważ uznałem, że warto tutaj ten film rozpocząć od Safickiej triady. I mowa tutaj o takich książkach jak ta, która stała się słońcem i przy okazji też drugi tom, czyli ten, który zatopił świat, autorstwa Shelley Parker Chan. W tym przypadku drugi tom to jest moja dzidzia, mój patronat. Muszę to podkreślić, wybaczcie. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze pozostałe serie, które zaliczają się do Safickiej triady, czyli na przykład The Unbroken od C.L. Clarke, i to jest ta jedna książka, której nie czytałem, ale no wiem, że zalicza się też do Safickiej triady. No i mamy tutaj też oczywiście Jaśminowy Tron oraz Oleandrowy Miecz od Taszy Suri i bardzo nie poradzicie sobie zapomnę te książki, także ja się tutaj spróbuję jakoś zorganizować. No i oczywiście mówiąc, że mamy tutaj Saficką triadę, to elementem, który łączy wszystkie te serie, to jest fakt, że mamy tutaj oczywiście powieści o rewolucjach, mamy powieści o upadaniu królestw, ale też, co je wszystkie łączy, to element lesbijskiego romansu. I mam wrażenie, że z tych trzech serii, oczywiście tak jak mówię, nie czytałem jeszcze The Unbroken, więc tutaj mam w planach ją w tym roku przeczytać, więc dam Wam pewnie znać, dam Wam jakiś update, ale tutaj szczególnie mam wrażenie, że ten romans jest widoczny w Jaśminowym Tronie i w Oleandrowym Mieczu, czyli w drugim tomie. Dalej czekamy na trzeci tom, czyli The Lotus Empire. Ja się absolutnie nie mogę doczekać. Oczywiście w tej, która stała się słońcem, ten wątek też jest istotny, ale mam wrażenie, że tutaj on odgrywa troszeczkę ważniejszą rolę. No i też jestem ciekawy, jak on zostanie domknięty właśnie w tym trzecim tomie, w tym finałowym, bo rozwój pomiędzy tutaj naszymi bohaterkami jest bardzo widoczny na przestrzeni tych dwóch tomów. No i też sam fakt tego, jak tutaj Tasha Suri prowadzi swoją fabułę pod względem tych walk, to jest też coś bardzo intrygującego i z tego miejsca bardzo mocno Wam polecam Jaśminowy Tron i Oleandrowy Miecz, jeżeli jeszcze nie czytaliście. No jeżeli chodzi o tą, która stała się słońcem i tego, który zatopił świat, to wydaje mi się, że tutaj nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, poza tym, że już powiedziałem, że to jest moja dzidzia. To jest moja niepisana dzidzia, ja sobie ją tak troszeczkę nazywam. To jest też seria, dylogia, która wkradła się do tego panteonu moich ukochanych serii. To jest seria, którą ja bym mógł czytać do końca życia i naprawdę byłbym usatysfakcjonowany. Ale tutaj oprócz też takiej, oprócz tego romansu między kobietami, Shelley Parker Chan porusza takie aspekty dotyczące tożsamości. I to jest szczególnie widoczne w pierwszym tomie, ale wszystkie te decyzje mają też odbicie w tomie drugim. I mowa tutaj o zarówno o perspektywie Ju czy o Yanga. W ich historiach ta kwestia tożsamości, tego kim tak naprawdę są, jest na swój sposób istotna. I jest to taki wątek, który determinuje pewne decyzje naszych bohaterów. Bo chociażby zaczynamy tę historię od tego, że nie poznajemy tak naprawdę prawdziwego imienia Ju, poznajemy ją jako dziewczynkę i dopiero później Ju przejmuje tak naprawdę imię swojego brata. Więc gdzieś tutaj ta figura mężczyzny i kobiety w społeczeństwie też jest dosyć istotna i generalnie też pod względem scen batalistycznych, generalnie prowadzenia działań wojennych, tutaj Shelley Parker Chan robi ogromną robotę. No i tak jak mówię, The Unbroken nie czytałem, ale wiem, że się też wlicza po prostu w Safickę triadę, więc ją stwierdziłem, że tutaj pokażę. Zwłaszcza, że już się zaopatrzyłem w tę książkę i tak jak mówię, chcę ją bardzo mocno przeczytać, bo jestem jej ogromnie ciekawy i już czaję się nawet, żeby kupić sobie drugi tom, mimo że jeszcze nie zacząłem tego, więc muszę po prostu w końcu do tego przysiąść. I kto wie, może się okaże, że ja zacznę to czytać i ktoś w Polsce to wyda. Nie obraziłbym się za taką sytuację, ale no zobaczymy. Na razie z tego co wiem, chyba nikt nie ma w planach tego wydać, ale kto wie, może coś się wydarzy. Może po tym filmie się okaże, że ktoś wydaje The Unbroken. Ja bym się w sumie bardzo mocno ucieszył. Ale słuchajcie, jeżeli już mówimy o
romansach pomiędzy kobietami, o silnych bohaterkach kobiecych, no to nie mogło tutaj też zabraknąć mojego ulubieńca zeszłorocznego, który w sumie załapał się tak na ostatnią chwilę, ponieważ skończyłem tę książkę w grudniu, dosłownie pod koniec grudnia, czyli oczywiście Dzień Nastania Nocy Samanthy Shannon, czyli prequel do Zakonu Drzewa Pomarańczy. No i w sumie Zakon Drzewa Pomarańczy też mógłbym tutaj pokazać, ale wydaje mi się, że chyba mówiłem o nim w poprzednim filmie. No a jeżeli nie, no to tutaj wam zaznaczę, że też mógłby się pojawić. To słuchajcie, to jest historia, która też totalnie mnie rozłożyła na łopatki i tutaj też poznajemy, można powiedzieć, origin, teraz genezę, sorry, zabrakło mi polskiego słowa. Poznajemy genezę samego zakonu, jak on powstawał, na jakich fundamentach on tak naprawdę stał i tam gdzieś ten element kobiecych relacji był dosyć istotny, jest nadal. I autentycznie to są jedne z piękniejszych historii miłosnych, jakie ja tutaj, jakie ja w ogóle poznałem w literaturze. Takim elementem dodatkowym jest jeszcze taki, można powiedzieć, prequel do prequelu, czyli decyzja, który opowiada historię Tunuwy. I mam wrażenie, że to jest, wiecie, to jest kilka stron, to jest dosłownie 23 strony historii miłosnej, która jest takim wyciskaczem łez, że wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. I te relacje tutaj są tak prawdziwe, są tak realne, że ja pamiętam, słuchając w audiobooku Dnia Nastania Nocy, po prostu łzy tutaj same cisnęły się do oczu. I tutaj te relacje między tymi bohaterkami to jest coś niesamowitego. Tak więc jeżeli jeszcze nie czytaliście Dnia Nastania Nocy, to koniecznie sięgajcie po tę książkę, bo to jest coś fenomenalnego. Teraz nie wyciągnę tylko jednej książki, tylko pogadamy sobie generalnie o twórczości Cassandry Clare. No i oczywiście będzie tutaj mowa o serii, o wszystkich seriach z uniwersum Nocnych Łowców, ponieważ chociażby biorąc pod lupę Darę Anioła, mamy tutaj wątek pomiędzy Alekiem i Magnusem, więc mamy tutaj związek dwóch mężczyzn i tutaj to jest o tyle ciekawe, że Dary Anioła to jest seria, która powstała no, w 2007 roku, 2007-2008, coś takiego teraz dokładnie nie pamiętam. I Claire wydaje mi się, że jest jedną z takich autorek tego pokroju literatury, gdzie ona pokazała właśnie bohatera, który kocha innego mężczyznę i wprowadziła go w bardzo naturalny sposób. Oczywiście na przestrzeni kolejnych tomów Alek mierzy się z takimi dylematami dotyczącymi między innymi coming outu przed rodziną, ale to też nawet nie wiadomo, ma tutaj wpływ na to też płeć Magnusa, ale też sam fakt tego, kim Magnus jest, czyli że jest czarownikiem, więc tutaj ten aspekt też jest z tym połączony. Mamy też chociażby mroczne intrygi i tutaj dokładnie nie chcę wam zdradzić, o kogo chodzi, ale chodzi o pewną bohaterkę i jej historia, która jest tutaj przedstawiona. Wydaje mi się, że chyba Władcy Cieni to wychodzi, ale dokładnie nie. No w każdym razie w tej trylogii jest też pewna bohaterka, która... Nie chcę wam tutaj spoilerować, ale kiedy zaczniecie czytać, to się zorientujecie, o co chodzi. W Łańcuchach również mamy bohatera, który kocha innego mężczyznę i to są też pięknie prowadzone wątki. I generalnie mam wrażenie, że Cassandra Clare podchodzi do tych kwestii reprezentacji z takim ogromnym serduchem, z takim ciepłym, można powiedzieć wręcz rodzinnym. I to szczególnie chyba odczułem w Mrocznych Intrygach, tak mi się wydaje. Bo jak doskonale wiecie, ja nie jestem fanem zakończenia Mrocznych Intryg, nie jestem fanem Królowej Mroku i Powietrza, ale generalnie jako serię uważam, że ona ma swoje bardzo dobre elementy i jednym z nich jest właśnie historia pewnej bohaterki, tego jak ona opowiada też o swojej przeszłości i o tym, z czym musiała się mierzyć. I pamiętam, że kiedy nagrywałem reading vloga właśnie z Mrocznymi Intrygami, to chyba o tym mówiłem, że to był jeden z takich momentów, który naprawdę bardzo mnie złapał za serce i który oddaje w pełni sprawiedliwość. I to jest coś absolutnie niesamowitego, że wiecie, to są serie, które liczą sobie już lata, a mimo wszystko nadal są w pewnych kwestiach aktualne, nadal można powiedzieć, że przetrwały tę próbę czasu, więc tutaj ponownie będę was namawiać, że sięgajcie po tych Shadowhuntersów, bo ja wiem, że to się tak wydaje, że szczególnie Dary Anioła mają taką złą sławę i ja to rozumiem, bo ja też widzę pewne mankamenty tej serii, ale raz, że to jest naprawdę świetna rozrywka, dwa, że mamy tutaj świetnie zarysowany świat. No a w kwestii jeszcze tego filmu, no to mamy w tych seriach reprezentację, która jest naprawdę oddana z serduchem. Tak więc tutaj też ogromne, ogromne polecajko. I słuchajcie, jeżeli też mówimy o takich książkach, które z ogromnym sercem podchodzą do kwestii reprezentacji, no to nie mam też tej książki fizycznie, bo
od pół roku powtarzam, że sobie ją sprawię, a nadal mi to nie wychodzi. Ofelia mimo wszystko. To jest książka, którą ja przesłuchałem sobie w audiobooku na samym początku tego roku i która jest jedną z moich ulubionych książek tego roku, bo to w jaki sposób tutaj została przedstawiona reprezentacja i jest jeden cytat, który ja do dzisiaj mam w głowie dotyczący queerowości i to jest coś absolutnie niesamowitego i naprawdę łzy mi się troszeczkę cisną do oczu, bo to jak tam zostały ukazane losy Ofelii, ale nie tylko, to jest prawdziwe, to jest autentyczne w tym wszystkim i można odczuć, że tak naprawdę nie czytamy fikcyjnej historii, tylko coś, co mogło się wydarzyć naprawdę. Dodatkowo mamy tam aspekty związane z niektórymi licealnymi dramami, więc to tak troszeczkę nam nabudowuje humor tej historii, tylko wiecie, to nie jest taka, jakby to nazwać, głupiutka historia, gdzie tam te problemy są znikąd, tylko one faktycznie z czegoś wynikają, bo mamy tam oczywiście też kwestie dotyczące problemów rodzinnych i też chociażby połączone właśnie z kwestią reprezentacji. I wydaje mi się, że tutaj też to zostało oddane z ogromnym serduchem, podobnie jak w książkach Cassandry Clare, więc tutaj też ogromne, ogromne polecajko. Słuchajcie, no nie mogło tutaj też zabraknąć Alice Osman i stwierdziłem, że wybiorę tutaj akurat, no nie Heartstoppera, którego też uwielbiam i mógłbym wam tutaj pokazać, ale też jestem niemalże pewien, że w tym poprzednim filmie on się pojawił. Ale stwierdziłem, że wybiorę moją ulubioną powieść Alice Osman, czyli I Was Born For This. I tutaj mamy akurat reprezentację w postaci bohatera transpłciowego i to jest też dosyć istotny element tej historii, ponieważ moment, w którym poznajemy Jimmy'ego i to, z czego wynikają problemy, które potem będą troszeczkę napędzać historię naszych głównych bohaterów, jest to w jakiś sposób ze sobą połączone. Chociaż tutaj mam wrażenie, że mógłbym pokazać każdą książkę Alice Osman, bo doskonale też wiecie, jeżeli czytacie, a jeżeli nie, no to teraz wam powiem, że Alice Osman jest osobą autorską, która często porusza takie kwestie dotyczące queerowości, dotyczące tożsamości czy reprezentacji i wydaje mi się, że to jest jedna z tych osób autorskich, która naprawdę robi to, chciałbym powiedzieć, bardzo dobrze, ale mógłbym się nawet pokusić o takie stwierdzenie, że najlepiej. I na zakończenie stwierdziłem, że wybiorę jeszcze jedną książkę, którą przeczytałem w tym roku, a którą można powiedzieć, że tę historię już znam parę ładnych lat, czyli Zalety bycia niewidzialnym, czyli z oryginału The Perks of Being a Wallflower. No słuchajcie, tutaj mamy wątek homoseksualny na drugim planie, ale który też potrafi chwycić za serce. I tutaj mamy też taką historię o dorastaniu, o odnajdywaniu też troszeczkę siebie w społeczności, w społeczeństwie. I tutaj ta kwestia romansu pomiędzy dwoma mężczyznami na drugim planie też jest dosyć istotna. To znaczy ona się nie wybija przed szereg, ale można tutaj odnaleźć pewne niedopowiedziane historie. Czyli jest tutaj zawarte w tym wszystkim coś więcej, pewne przemyślenia, które prędzej czy później one wybrzmią i które rzucą troszeczkę inne światło na tą otaczającą nas rzeczywistość. Więc tutaj akurat pod tym względem Zalety bycia niewidzialnym są też bardzo dobrą lekturą, więc jeżeli nie czytaliście, to tutaj ogromne, ogromne też polecanko z mojej strony. I słuchajcie, no to by było na tyle. Mógłbym tutaj oczywiście jeszcze pokazać mnóstwo książek, ale stwierdziłem, że ograniczę się do tych, które naprawdę są też dla mnie bardzo istotne. No ale z tego miejsca, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was, więc dawajcie w komentarzach koniecznie też swoje polecajki. Kto wie, może się czymś zainspiruje i jeszcze coś sobie przeczytam, bo oczywiście ja też nie czytałem wszystkiego. I oczywiście też dawajcie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które ja wam tutaj pokazałem i też co o nich sądzicie. Także co, wydaje mi się, że to już chyba tyle ode mnie. Powiedziałem wszystko, co miałem w planach, także dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia.